Druga mapa. Dałem 4. A Irma... no. Oczywiście w redzie. Faun. To jest idziemy. To, co tygryski lubią najbardziej. Tak jest, idziemy po niego od razu. To kulki, kulki. No właśnie, nie ma kula. Nie poszedł po Megasa? Nie poszedł. Jest niemożliwe, nie poszedł. A, poszedł po Megasa. No. I żółtą ma, o! Ciekawe. No to w lepszej sytuacji tam teraz jest nasz przeciwnik. Tam jest Megas. No dobra, bez reda nie wychodzimy. Szamon, jak nie ma 200-200, to nie idzie się bić. Tak, stał na górze, stał na górze. Widziałeś go. Ach. Szybki redzik. Nie wiem, czy Ironman wie, że nie ma rakiet, ale chyba wie. Ojej. Mazol. Poszedł po mega bez kitu. No teraz ty mi pan zaimponował, ty Rotker, co? No ładnie. Poszedł po megaska? No powiem ci, że... No ciekawe, ładnie, ładnie, zobaczmy co z tego wyjdzie. Nic nie wyszło, bardzo ładnie. Ciekawe co zrobić. I jeszcze jeden. Nie tu, nie tu. No, to, no co ty, nie, nie słyszał go chyba dobrze. Nie słyszał go, nie? No ale ja słyszałem dobrze, no. Ja też słyszałem dobrze. Zastanawiałem się, czemu w tą stronę pobiegł. Widocznie pech chciał. Nie, to może jakiś taki... Błąd w biurze, jak to mówią. O, wow. To ładny mazel też był przyjęty. No a Irmanik przyjął 3 mazaki. Znaczy dał 3 mazaki, a Dołd 5. No, to robi robotę. No to dałem 4, to widzę jest. Ale jest taki wynik. O, się schował. No. Nie, to było dobre. No żółta zostawiona, ale jest red. Dobra, ale czerwona jest. Dobra. Wynik jest obiecujący. Dobrze tutaj Erik gra. Poczeka teraz. Apteczki nie poczekał. On poszedł po Megasa. On poszedł po Megasa. Mhm. On wie, że on idzie po Megasa, no. Ciekawe, czy strategia z tym Megasem jest. Tylko, że Air nie miał żadnych rakiet. Ciekawa strategia, fajne, ale tam się nie stoi. Tak, no, ludzie. No właśnie, nie wiem. Przepraszam, nie są lata 90. Znaczy, taka jest prawda, że stamtąd się nie wychodzi generalnie w 90%. Tak. O, lewa. Czasami nawet lepiej jest zbić się trochę. Tak, tak, ale nie iść po Megasa, i wskoczyć, tak, i wskoczyć do lawy, żeby mieć lepszego spawn fraga na przykład z czerwonej. I spróbować wyjść, nie? Albo wyglądać i strzelać rakietami. Czasami się trafi tego kolesia, który gdzieś tutaj próbuje pikować cały czas. Nie, nie, no zaskoczony, zaskoczył mnie, że poszedł 2 razy aż po Megasa. To już tak jest trochę... No, chyba co, sam jest zaskoczony. Wziął też tego Megasa i wynikiem. Co? Nawet nie wyszedł tego Megasa. A, do minusa tu jedziemy, okej. Jedziemy do minusa, proszę państwa. No.
To już jest tak grubo, że... A żółta jest, a żółta jest. Mi się weź żółtą serkę. To jest tak grubo, że się pojawia wstyd. No, jest dobrze, Air. Trzeźwo, trzeźwo, nie było pita. Uciekł, uciekł z tego reda. Oj. No, goni go, goni. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tego się nie spodziewał. Air bzyknął, rakietę odbił. Nawiał uciekł. Wziął, czy... No, dobra, dobra, dobra. Dobra. Ale szafcik żeby na szafcie, ale szafcik wszedł. Bo Air jeszcze mógł zbrojownię zahaczyć. No to jest ciężka pozycja. To tak, ale to przyjął, przyjął kulę ładną. 30 życia to mu zostało. Jeszcze tylko jumpa zrobił! Dawaj go, dwa bombstiki! No i dobra, już nie. Nieaktualne. No i... I co? Ja, Air game secured. O, ale... Ojej. Ale to blało. To głupie było. No. To już nawet chirurg tego nie znajduje. To już tylko kosmos. O, zjebał. Naprawdę. Nie wierzę, co patrzę. Grubo, mili państwo. Szybciej uciekaj. O, to, no, za wolne wrotki tutaj, Aira. Za wolne, niestety. Tak, tak. Ale ładny szafnik po pleckach taki. Ja mówiłem, żeby w sandałach nie skakał. Ładny, ładny. No to klapki mu spadną jak się poślizni na tych kładkach tutaj wszędzie ślisko. Ty grałeś coś dzisiaj? Jesteś rozgrzany? Nic, nie? Jak jasny gwint, no. 3 godziny w nogę z chłopakami gra. Właśnie. Ja tam dużo rozgrzewki nie potrzebuję. Wczoraj z Airem do 3 w nocy cisnęliśmy. No. DM6. DM4. Szafty ćwiczyliśmy. No dobrze. No, także można powiedzieć, że jestem częściowo rozgrzany. Odrdzewiony. A kiedy ma przyjść ta płachta? Płachta we wtorek przychodzi. No dobra. I hope so. Bo to tam z tym DHL-em z zagranicy, z obsługą celną, to nic nie wiadomo. Musiałem ankietę wypełniać, jakbym co prawda co najmniej do Stanów leciał. No tak, tak, no. Ja kiedyś tam ze Stanów jakiegoś miśka oryginalnego... Musiałem napisać, co to jest za sprzęt i do czego służy, nie? No napisałem, że właśnie jest to podkładka mysz. Służy do tego, żeby prawidłowo odczytywać pozycję kursora myszki na ekranie. No, trzeba im wpleść jakiś filmik, nie? Od razu w ogóle. To też no nie, bo wtedy jeszcze by dowalili jakiś ten... No tak, no że jesteś grafikiem, jeszcze potrzebujesz... Opłatę, opłatę dobrą, audiowizualną. Dobrą precyzję myszki potrzebujesz. O, chyba się ktoś poddał. Znaczy ja rozumiem jeszcze pytanie, jakbym brał z VAT-em to. Ale jako konsumer to wziąłem. Ale to z VAT-em, że znaczy fakturę, tak? No bez faktury, bez faktury. No, no bo Japanisy byłem na wakacjach i nie chciało mi się nic tam wpisywać. Japanisy to i tak nie ten. Japanisy to tam to chyba nie można sobie. Nie należą do niczego, więc ja nie wiem. No tam Szamcie coś chyba próbował. A, no właśnie. Nie wiem. Czy na Szamcie brali? Nie wiem. Coś tam było pisane na DC-kach. Okay. Ale każdemu dowalili tam VAT-cło, a raz Airowi nie dowalili za pierwszym razem. Ale już za drugim razem jak zamówił 2 podkładki, no to musiał dodatkowo cło zapłacić. Ile cła? Nawet nie wiem. To za 30%, jest, nie? Czy 40%? No, to jest coś koło tego, no. 25-30%. Mhm. Niepotwierdzone info. No pewnie jak się zamawia do murzyńskiego kraju, no to tak jest, no, z Japonii, no, rzeczy. Tak, Zimbabwe to. W Kenii pewnie nie płacą, pewnie nawet nie wiedzą, co to jest, tylko ona w Polsce wiedzą. To jest cło, no. Czyli nauka grania od nowa jest u Rotkera od wtorku, trzeba zapisać, tak? No, można powiedzieć, że ten Goliatus Extended Speed, którego mam od Razorka, Matatu, to na samym Matatu początku był dosyć no szybki. No. Teraz to jest jakieś 30% wolniejszy. Zobaczymy, jak będzie z Artisanem. Mhm. No tak, tak. Oj, oj.
No ale wynik jest taki, jaki jest. Kurwa! Ale żeby na tym poziomie wpadać do lawy? GG poszły. GG. Czyli to były dwie mapy i to jest...